Muy buenos días, estudiantes! Witam Was bardzo serdecznie, drodzy uczniowie. Skoro tutaj jesteśmy, to znaczy, że jesteś zainteresowany właśnie tym kursem. Jest to platforma wideo, kurs języka hiszpańskiego dla osób początkujących. Jestem jego autorką. Mam 20-letnie doświadczenie, znam język hiszpański od dziecka, dlatego myślę, że jestem właściwą osobą, aby pokazać Ci język taki, którego nie nauczysz się z innych podręczników. Zależy mi na tym właśnie najbardziej, żeby pokazać Ci ten prawdziwy, żywy język, jakim oni, Hiszpanie, właśnie się posługują. Dlaczego warto dołączyć do tego kursu? Ponieważ każda lekcja zawiera wideo. Do każdej lekcji masz prezentację, którą opowiadam w bardzo przystępny sposób, tak aby każdy mógł zrozumieć, o co chodzi, nie jakimiś skomplikowanymi, zawiłymi terminami. Oprócz nagrań wideo do każdej lekcji dołączone są nagrania tekstu lub dialogów, w zależności od poziomu. Oczywiście mamy wersję i polską, i hiszpańską. Ponadto do każdej lekcji dołączony jest cały zestaw ćwiczeń interaktywnych, gdzie na bieżąco możesz sprawdzić, czy dobrze zrobiłeś, czy zrobiłaś zadanie. Do każdej lekcji dołączony jest PDF z prezentacją, która była w wideo, więc zawsze możesz do tego wrócić, a nawet ją wydrukować. Dzięki temu, że jest to wideokurs, możesz z niego korzystać praktycznie zawsze. 24 na dobę, kiedy tylko masz ochotę. Jedziesz w samochodzie, możesz sobie puścić wideo. Kiedy jesteś w szkole i masz przerwę, czy jesteś w pracy i masz przerwę, masz tablecik, komputer, a nawet telefon, wszystkie ćwiczenia działają również na tych urządzeniach. Co jeżeli jesteś w samolocie i nie masz dostępu do internetu? Właśnie tutaj z pomocą przychodzą pliki PDF. Można wtedy przejrzeć sobie cały materiał, który jest przedstawiony na prezentacji. Także wszystko jest ładnie zgrane. Teraz chcę Ci pokazać, jak to wygląda dokładnie od środka. Obserwuj dalej. Teraz właśnie zobacz, jak zakupić ten produkt. Jeżeli jesteś już na naszej stronie akademia.aventuraispana.pl, wystarczy, że zapoznasz się z treścią, co zawiera kurs. Możesz również przejść linkiem Kup teraz. Przekierowuje Cię to na stronę zakupową. Jest aktualnie w promocyjnej cenie. Wpisujesz tutaj imię swoje, następnie e-mail, a następnie wybierasz sobie albo PayPal, albo przelewy 24. Należy tutaj zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z regulaminem. Oczywiście można się tutaj z nim zapoznać. Kupuję i płacę. Zostaniesz wtedy przekierowana na stronę kolejną do płatności. Możesz zapłacić blikiem, przelewem tradycyjnym, a także ratami Alior Bank bądź mBank. Są to bardzo wygodne sposoby płatności. Każdy z Was je zna. Dobrze, kiedy już opłacimy kurs, dostaniemy maila potwierdzającego i będziemy mogli się zalogować na platformę. Dostajemy takiego maila, dostaniesz książkę do pobrania oczywiście, panel do logowania, link i z przypomnieniem hasła. Gdy już dostaniesz maila z linkiem do logowania się oraz danymi do logowania, przejdziesz sobie do panelu, gdzie jest kurs hiszpański dla osób początkujących. Tutaj mamy cały jego plan podzielony na różne kategorie, a pod spodem wszystkie lekcje po kolei. Zaczynamy oczywiście od najprostszej rzeczy, czyli alfabet, gdzie wszystko tłumaczę. Następnie słówka z danej dziedziny, którą widzisz w opisie. Oczywiście tłumaczę również gramatykę. Wszystko w taki przystępny sposób, aby było łatwo i przyjemnie. Zobaczmy, jak to na przykład wygląda przy lekcji gustar, czyli lubić. Wchodzisz na lekcję. Tutaj masz wideo, klikasz po prostu play i zaczyna się przygoda. Días, buenas tardes, albo buenas noches, zależy kiedy oglądasz to wideo. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się czasownika gustar, czyli lubić. Bardzo ważny też element, a więc zaczynamy. Troszeczkę zmieni się formuła naszych zajęć, ponieważ zaczniemy sobie najpierw od tego, żeby przedstawić plan. Jak będzie wyglądała dzisiejsza lekcja, a więc zaczniemy sobie od tego, kiedy się używa czasownika gustar.
Na początku zawsze będziesz widzieć plan naszych zajęć. Następnie tłumaczę zasady działania Gustar w bardzo łatwy sposób. Zobacz. Użycia Gustar w celu powiedzenia, że coś lubię z rzeczowników, bądź coś lubię robić, na przykład lubię lody, albo lubię jeść. Także zaczynamy. A mi me gusta hablar con mi amigo Paco en el parque. Lubię rozmawiać z moim kolegą Paco w parku. Właśnie to. A mi me gusta. Ja lubię. Jak wygląda konstrukcja czasownika gustar? Me gustan, czyli me, kto lubi. Jak widzisz, wszystko jest bardzo ładnie zobrazowane, więc będzie bardzo łatwo zapamiętać. Takich slajdów jest oczywiście dużo więcej. Po części technicznej przejdziemy sobie do tekstów, które są również czytane i możesz wzrokiem śledzić ten tekst. Zobacz. Sí, me gusta mucho, responde. A ambos nos gusta ver películas nuevas. Sin embargo, a nuestro amigo Pedro no le gusta tanto el cine. Oczywiście nie wszystko będzie dla Ciebie jasne, dlatego też po wysłuchaniu całego nagrania masz tekst, który wysłuchałeś czy wysłuchałaś w języku polskim. Po przerobieniu całego nagrania, które to akurat trwa 11 minut, są różnej długości filmiki, są zadania do zrobienia. Interaktywne oczywiście, gdzie możesz na bieżąco sprawdzić poprawność, czy dobrze zrobiłeś, czy zrobiłaś dane ćwiczenie. Oczywiście wszędzie masz tłumaczenie na język polski, więc nie ma mowy o pomyłce. Dzięki temu też poznasz nowe słownictwo. Oprócz zadań tego rodzaju, gdzie mamy dialogi, teksty czy coś do wstawiania, mamy również gry, jak na przykład ta. Me gusta jugar con la pelota, wstawiamy gusta, od razu sprawdzamy, ok, dobrze zrobione. No me gusta los perros, tu specjalnie popełnimy błąd, żeby pokazać Ci, że platforma działa. I jak widzisz, to było źle. Dlaczego? Bo psy były w liczbie mnogiej i tak dalej. Mamy również zadania na słuchanie. Przykładowo. Le gustan comer helados. Le gustan comer helados. I teraz szukasz sobie takiego. Le gustan comer helados są bardzo podchwytliwe, ponieważ zobacz, le gustan było w liczbie mnogiej, a jest jedna osoba, która je lody. Nie wszystko pasuje. Szukamy dalej. Le gusta escuchar la música. Le gusta escuchar la música. Liczba pojedyncza i dziewczyna słucha. I mamy poprawną odpowiedź. Zaznacza się na zielono. Zobaczmy z błędem na przykład. Le gustan comer helados. Tak. I weźmy to sobie do tego dziecka i będzie, że jest źle dopasowane. Trzeba szukać dalej. Fajne jest to, bo możesz usłyszeć dokładnie, co mówi. Le gustan comer helados. I odsłuchać je, ile razy chcesz i przypasować. Po zrobieniu wszystkich ćwiczeń mamy oczywiście pliki do pobrania, czyli cała lekcja, cała prezentacja, która była wcześniej na wideo, jest tutaj do pobrania. Wystarczy, że sobie to klikniesz i już. Możesz również zadawać komentarze, na które na bieżąco odpowiadam. Właśnie tak wygląda ten kurs. Cały czas go udoskonalamy, cały czas staramy się dodawać nowe rzeczy, tak aby był on na bieżąco. Jeżeli zakupisz go teraz, w tej cenie, która jest aktualnie, oznacza to, że już w tej cenie te przyszłe aktualizacje również dostaniesz. Nie musisz nic robić, to się dzieje wszystko automatycznie. Więc jeżeli chcesz się nauczyć hiszpańskiego takiego, jakim mówią Hiszpanie, ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Dziękuję serdecznie i widzimy się po drugiej stronie ekranu.